Dzisiaj chciałem się zwrócić przede wszystkim do tych, którzy co miesiąc od roku gromadzą się, by uczcić pamięć prezydenta. Co powiedzieć z okazji pierwszej rocznicy śmierci naszego prezydenta i naszych najlepszych? Przodkowie mówili: pomścimy was. Ale dziś nie wywalczyliśmy nawet prawdy o ich śmierci. Kiedyś, gdy ginęli bohaterowie, elita chwytała za szable, by ponieść dalej dzieło poległych. Dziś część obozu narodowego paktuje z wrogiem. Jako naród rzeczywiście upadliśmy bardzo nisko. Co więc nam pozostało? Kiedyś wieszcz pragnął, by jego przesłanie trafiło pod strzechy. Już wtedy przeczuwał, że to nie w elitach odrodzi się wolna Polska, ale tu, na dole. Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego niespodziewanie dla naszych wrogów spełniła tę tęsknotę wieszcza. A jestem przekonany, że także tęsknotę prezydenta. Popatrzmy wokół siebie. Nie jesteśmy z elity. Niewielu pośród nas polityków, profesorów czy biskupów. Jesteśmy zwykłymi ludźmi i to właśnie śmierć prezydenta sprawiła, że gromadzimy się razem. Jeszcze niedawno nie znaliśmy się lub zwalczaliśmy się z powodów różnic politycznych, światopoglądowych, religijnych czy urazów osobistych. Od roku w całej Polsce takie grupy gromadzą się i rosną w siłę. Dziennik Rzeczpospolita nazwał nas partyzantami czwartej RP i miał rację. To właśnie ten oddolny ruch jest wielkim, dziejowym owocem życia i śmierci Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących mu patriotów. Naród spontanicznie zaczyna się organizować i odczuwać potrzebę wspólnoty. Jesteśmy razem, przychodząc z różnych stron, dosłownie i w przenośni, bo kochamy wolność, bo kochamy Polskę. To jest triumf prezydenta. To zwiastun, że jeszcze Polska nie zginęła.